Jest takie mądre przysłowie, że nie trzyma się dwóch srok za ogon. I to przysłowie jest bardzo mądre, bo ptaki te są dość, że tak powiem, płochliwe, silne, szybkie i przeważnie jedna z tych srok nam zawsze ucieknie. Dlatego warto, jeżeli już, to trzymać tylko jedną srokę za ogon. Tak się złożyło w moim przypadku, że akurat teraz, w grudniu 2023 roku, no niestety muszę stanąć, że tak powiem, w kontrze temu przysłowiu i złapać jednak dwie sroki za ogon. Czy dam radę? Pewnie skończy się to tak, jak zazwyczaj się kończy, czyli jedna z tych srok mi gdzieś tam odleci, a może odlecą i dwie. Nie wiadomo. Wszystko jest możliwe. Moi drodzy, witam w kolejnym swoim vlogu. Nie trzyma się dwóch srok za ogon. Jakież to dwie sroki w tym roku, w grudniu tego roku trzymam za ogon, łapię za ogon, jak zwał, tak zwał. Wszystkie związane są z moim pisarstwem, czyli właściwie to jest jedna sroka. No właśnie, czy to jest jedna sroka, czy to są dwie sroki? Nie, chyba jednak dwie sroki. Pierwsza sroka to moja trylogia fantazy Król Myśli. Król Myśli to jest taka powieść, którą wydawałem od 2019 roku i teraz tę powieść właściwie już promuję, sprzedaję, próbuję dotrzeć z nią do szerszego grona czytelników. I tak sobie zaplanowałem, że grudzień poświęcę na akcję, którą nazwałem Król Myśli pod choinkę. To jest pierwsza sroka, którą chcę utrzymać. Złe okulary wziąłem, mi spadają. Chcę utrzymać w grudniu za ogon i nie wypuścić jej. Drugą sroką, którą w grudniu, no nie tylko w grudniu, bo od listopada, ale w grudniu szczególnie chcę złapać i trzymać za ogon, jest kolejna moja książka, kolejna powieść. Ja jestem pisarzem, który pisze powieści. I ta kolejna powieść to jest powieść grozy Cień Przeszłości. A więc mam tutaj dwie sroki. Aha, no i właśnie ten Cień Przeszłości. Cień Przeszłości nie jest jeszcze wydany. Ja zbieram pieniądze na wydrukowanie tej książki, na jej wydanie, na pokrycie kosztów wydania tej powieści. Zbieram je za pomocą zrzutki, na razie za pomocą zrzutki, ale oczywiście będę musiał też postarać się o sponsorów, korzystając z innych źródeł, a także zaangażować swoje własne środki, bo to nie ukrywam, że zazwyczaj jak organizowałem zrzutki, no to musiałem do tych kwot, które udało się na zrzutkach nazbierać, dołożyć swoje własne środki, żeby te swoje książki powydawać. Czyli mam dwie sroki za ogon. Pierwsza sroka Król Myśli pod choinkę, druga sroka zrzutka, zbieranie, gromadzenie funduszy na wydanie kolejnej powieści, tym razem Grozy Cień Przeszłości. Ach, zawsze mi ten zegar przeszkadza, jak nagrywam w tym pokoju swoją wypowiedź. Muszę następnym razem brać pod uwagę to, że on tutaj jest, że on tutaj żyje już od no, przynajmniej półwiecza. Funkcjonuje i trzeba po prostu z nim tutaj jakoś żyć. Ja go osobiście nakręcam, sam go, że tak powiem, ustawiam. To jest zegar, który ja bardzo lubię, a o którym ciągle zapominam, że on jest. I włączam kamerę i ta kamera tutaj zazwyczaj łapie te jego bimbałki. Nazywam to bimbałkami, bo
Czasami śpię, to znaczy próbuję zasnąć w nocy gdzieś godzina pierwsza, no to bim, bam, bim, bam, bim, bam. Jaka pierwsza? To już trzecia. No tak mam, czasami tak mam, że nie mogę zasnąć i jest godzina trzecia w nocy, a ja myślałem, że dopiero się położyłem, a tu niestety już minął czas. Wracamy do tych srok, które trzymam za ogon, bo to jest dla mnie tutaj najważniejsze w tym trzecim vlogu, który nagrywam dla Was. Pytanie, które sam sobie zadaję, to czy utrzymam te dwie sroki teraz w grudniu za ogon, bo zależałoby mi bardzo, bardzo by mi zależało, żeby wzorem października, listopada zresztą też, utrzymać taką fajną sprzedaż, jaką miałem do tej pory, jeśli chodzi o trylogię Fantazy Król Myśli. No bo w październiku to sprzedałem tych książek dosyć sporo. To na tym by mi zależało, ale jest to teraz zupełnie inny okres. Okres, w którym ludzie nie kupują książek, że tak powiem, tak dla siebie. Natomiast jest z mojej strony szansa na to, że kupią to dla swoich bliskich, dla tych ludzi, z którymi mieszkają, do których pójdą na święta, do ludzi, których kochają, których szanują, którym chcą zrobić jakąś fajną, miłą niespodziankę i być może właśnie taką nietradycyjną w postaci jakichś tam skarpetek, tak? Tylko tym razem namawiam ludzi do tego, żeby kupili pod choinkę dla swoich bliskich moją trylogię fantazy Król Myśli. Król Myśli pod choinkę to może być dobry pomysł. Ja myślę, że dla wielu ludzi będzie to bardzo ciekawy prezent. Wnioskuję tak z tego, jakie otrzymuję opinie na portalu Lubimy Czytać od czytelników, którzy potem książkę sięgnęli. No i ta druga sroka, którą trzymam za ogon, ta druga sroka, i tutaj mi się robi też taka sytuacja dosyć ciekawa, bo ta zrzutka żyje. Ta zrzutka naprawdę od samego początku ma dobre tempo. Po miesiącu czasu i 2 dniach, po miesiącu czasu i 2 dniach przekroczyła 30% tej kwoty, która będzie mi potrzebna na wydrukowanie tego planowego pierwszego nakładu, planowany pierwszy nakład książki. Już mam 30%, a zostało jeszcze do końca tej zrzutki dokładnie 60 dni, 59, tak prawdę mówiąc, 59 dni. No, 2 miesiące, jakby nie patrzał. I tutaj ta druga sroka, tu mi się robi pewnego rodzaju taki, że tak powiem, wewnętrzny problem, bo ta zrzutka, tak jak powiedziałem, żyje, ona ma dobre tempo. Ja się spodziewałem, że może tak być, że na tej zrzutce pojawią się fajne wpłaty, ale nie myślałem, że będzie aż tak pięknie. Nie sądziłem, że będzie tak pięknie, a jest tak pięknie. I to jest taka zrzutka, która, to znaczy, to jest taka sytuacja, w której ja zaczynam się czuć lekko, tak może nie tyle niekomfortowo, co bardzo mocno zobowiązany wobec ludzi, którzy na tę zrzutkę się składają. Mam wobec nich taki pewien rodzaj długu, który muszę spłacić. I to nie chodzi o to, że ja muszę już później spłacić te pieniądze, tylko muszę później już jako pisarz, samowydawca stanąć na wysokości zadania i tych, którzy wsparli mnie w tym wydaniu powieści Cień Przeszłości, zadowolić w sposób taki, powiedziałbym, godny, tak? Czyli taki, w którym ja się nie poddam, w którym nadal będę te swoje książki promował, będę jeździł na spotkania autorskie, o tych książkach mówił. No a przede wszystkim mam taką nadzieję, że ta fabuła, którą napisałem w Cieniu Przeszłości, będzie tak samo dobrze opiniowana jak fabuła trylogii Fantazy Król Myśli. Dwie sroki za ogon. Król Myśli pod choinkę i zbieranie funduszy na wydanie Cienia Przeszłości. Jak myślicie, moi drodzy? Utrzymam dwie sroki?
czy nie utrzymam, czy któraś mi odleci, a może odlecą obie. Jak na razie obie trzymam bardzo mocno.